Witam. W dzisiejszym filmie porównamy armię z września 1990 roku, a dokładniej to siły Republiki Federalnej Niemiec, z siłami Niemieckiej Republiki Demokratycznej. W ciągu ostatnich 160 lat Niemcy jednoczyli się dwa razy. Pierwszy raz pomiędzy 1866 i 1871 rokiem, lecz wtedy nie obyło się bez starć zbrojnych. Niemcy najpierw pokonały Austrię, a potem spuścili łomot Francji, której cesarzem był wtedy Napoleon III Bonaparte, syn Ludwika Napoleona Bonaparte, który z kolei był młodszym bratem słynnego Napoleona Bonaparte, uważanego za najwybitniejszego dowódcę wojskowego w historii, a także za jedną z najważniejszych postaci w historii Francji i świata. Lecz Napoleon III nie był uzdolnionym dowódcą. Szybka ofensywa armii pruskiej w bitwach pod Sedanem i Metzem spowodowała kapitulację Napoleona III i poddanie przez niego swej armii Prusom. Sam Napoleon III dostał się do niewoli, co wywołało szok i oburzenie części Francuzów. Ostatecznie wojna została zakończona 10 maja 1871 roku. W ramach układu pokojowego Francja musiała oddać nowo powstałemu cesarstwu niemieckiemu terytoria Alzacji i część Lotaryngii o łącznej powierzchni 14 508 km2 oraz zapłacić olbrzymią jak na tamte czasy sumę 5 miliardów franków w złocie. Ostatnie zjednoczenie Niemiec stało się faktem 3 października 1990 roku na mocy porozumienia zawartego 12 września 1990 roku podczas moskiewskiej konferencji 2+4. Układ ten podpisały obok RFN i NRD cztery mocarstwa okupacyjne: Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja i Związek Radziecki. Lecz zjednoczenie Niemiec mogło nastąpić dużo wcześniej, ponieważ z taką propozycją wystąpił Stalin w 1952 roku. Radziecka nota z 10 marca 1952 roku mówiła o zjednoczeniu Niemiec w jedno niepodległe demokratyczne państwo z własnymi siłami zbrojnymi, lecz o ograniczonej sile. W zamian miała być zwiększona wolność federalna, a granica na Odrze i Nysie niepodważalna. Szczegóły miały zostać ustalone na konferencji z udziałem wszystkich mocarstw zaangażowanych oraz obydwoma rządami podzielonych Niemiec. Pozycja rządu zachodnio-niemieckiego była sceptyczna z uwagi na obawy, że inicjatywa ZSRR to próba destrukcji procesów integracyjnych w Europie Zachodniej. I mieli rację, ponieważ rząd zachodnich Niemiec pod przewodnictwem Konrada Adenauera, domagając się wolnych wyborów w nowym państwie, monitorowanych przez obserwatorów międzynarodowych, nie uzyskał zgody Stalina, więc w tamtym czasie plany spaliły na panewce. Zapraszam.
Zapraszam Cię również do odwiedzenia mojego drugiego kanału z animacjami. Jeśli Ci się podobało, zachęcam do zostawienia suba i łapki w górę, jak i do napisania propozycji do następnego porównania. Siemanko.